Francja objęła dzisiaj rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Laurent Fabius, szef francuskiej dyplomacji, zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu zażąda pilnego spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych w sprawie Syrii. Powiedział też, że trzeba spróbować wszystkiego wobec Rosji i Chin, które, jak wiadomo, zablokowały 3 dotychczasowe projekty sankcji przeciw reżimowi Asada. Czy Francji uda się wyprowadzić Wielką Piątkę z impasu? Irmina Cisek pytała o to nowego ambasadora Francji w Polsce, pana Pierre'a Bullera. Dodajmy od razu, bo koniecznie to trzeba zrobić, że pan ambasador nam zaimponował, nalegał, by rozmowa odbyła się po polsku. Co odpowiedział pan ambasador na głosy, że tak naprawdę chińskie i rosyjskie weto jest na rękę Zachodowi, który nie ma środków ani tak specjalnej ochoty, aby mocno angażować się w Syrii, zwłaszcza militarnie? Nikt nie może, tak my myślimy, angażować się militarnie w Syrii bez rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, pozwalającej taką akcję. I spróbowaliśmy nieliczoną ilość razy przekonywać Moskwę i Beijing, że nie możemy zostać w tym impasie. No właśnie, a teraz powstańcy syryjscy, którzy nie wierzą już w fakt, że ten impas zostanie pokonany, coraz częściej nawołują właśnie do interwencji bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ, na przykład z inicjatywy Ligi Arabskiej. Czy jest to niebezpieczny scenariusz? Czy jest możliwy, zdaniem pana ambasadora? No, wszystko jest możliwe, ale tego nie życzymy. Jeśli działamy, musimy i chcemy oczywiście, i musimy działać na podstawie prawa międzynarodowego i nie ma innego rozwiązania niż to. Więc to jest niemożliwe i w Libii na przykład działaliśmy na podstawie rezolucji ONZ. Tak, tak, ale jeszcze wracając do Rady Bezpieczeństwa ONZ, bo na tym organie spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Czy w dniu dzisiejszym wydaje się panu ambasadorowi, że Rada Bezpieczeństwa wywiązuje się ze swoich obowiązków? Nie, bo ona jest sparaliżowana, ale to nie jest z naszej winy. Spróbowaliśmy właśnie przekonywać naszych partnerów w Radzie, że trzeba działać ku zmianie stopniowej, jeżeli tak trzeba, ażeby właśnie ten reżim, ażeby Asad usiadł z władzy. To było niemożliwe. Spróbowaliśmy jeszcze inne rozwiązanie, odizolowanie reżimu Asada i w początek lipca zaprosiliśmy ponad 100 krajów w Paryżu. Dobrze, ja rozumiem, bo te wszystkie próby były podejmowane rzeczywiście, tak. Tylko efekt jest taki, że konflikt trwa 17 miesięcy, każdego dnia giną ludzie. Mówimy o tych ofiarach już tylko wtedy, gdy jest ich 150-300. Ten konflikt się po prostu w mediach zbanalizował. Więc czy pan ambasador widzi jakikolwiek punkt możliwy zaczepienia, dlatego że ja, obserwując media rosyjskie czy też zachodnie, mam wrażenie, że mówimy o dwóch różnych konfliktach, że to nie jest ta sama wojna, która jest relacjonowana z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się, że nie ma najmniejszego punktu zaczepienia, jeśli chodzi o możliwość pokonania, jak pan nazwał, tego impasu czy też paraliżu Rady Bezpieczeństwa. Ale jeżeli 100 krajów, jest zgromadzenie 100 krajów, cała Liga Arabska w Paryżu i wszyscy, to są te przyjaciele Syrii i stwierdzą, że Asad musi ujść z władzy, co jeszcze więcej można robić, ażeby przekonywać naszych partnerów. Więc właśnie, panie ambasadorze, 100 państw, a jednak wszystko zależy od tej piątki. Od tej piątki, od tej dwójki.
bo mówimy o Rosji, o Chinach. Ciągle musimy i nasz prezydent Hollande zwracał się jeszcze kolejny raz do Rosji i do Chin, ażeby ich przekonywać, że trzeba działać i może na koniec dadzą się przekonywać, tym więcej, że stosunek sił na terenie może się zmieniać na korzyść powstańców. I może na koniec to Rosjanie rozumieją, że to nie jest w ich interesie opierać się w tym impasie. Czekamy na ten moment, ale jak na razie trudno interweniować militarnie bez rezolucji ONZ i tego żaden kraj nie będzie, żadne państwo nie będzie tego robić.